by, you're getting better all the time, and turning all against one is an art that's hard to teach. Another clever word sets off an unsuspecting hurt, and as you step back in the line, a mob jumps to their feet. Now dance, fucker, dance. Siema, siema, bez dłuższego gadania, właśnie mijamy 69 level, V2. XP jest w miarę ogarnięty, XP-my nadal po 6-5 grupek, jest źle. No i tutaj dobijamy level, no i tutaj właśnie widziałem, że niektórzy mówili, żebym nagrywał live'y, żebym z głosem od razu nagrywał to, co mówię, ale niestety mam taki problem, że na Windowsie XP Fraps nie działa, że razem można nagrywać głos i dźwięk, więc na Frapsie, na XP-ku można nagrywać tylko głos lub tylko obraz i z tym jest właśnie problem. No i dobra, wbiliśmy level 69 i tutaj miałem właśnie już tutaj sprawę, bo to jest głównie odcinek o truciaku moim. Tutaj mieliśmy sprawę, bo mam truciaka plus 6, średnie 38, 5 bonów i 3KD plus 4. I miałem osobę, która chciała go kupić za 600kk, a że ja miałem 400kk, to miałbym 1kk. A na forum pewien koleś sprzedawał truciaka plus 7, średnie 37 i 3KD plus 4 za 1kk. No, to bym kupił go spokojnie, bo idealnie by mi kasy wystarczyło. I tylko jedna średnia jest mniejsza, a jest plus 7 truciak, więc tutaj było dużo lepsze hity. No i jest z tym tylko problem, że są dwa bony, a KD to samo jest, więc nie ma problemu. No i jeszcze miałem do tego wyjść z V2, musiałem wyjść, ale już miałem osobę, która mi sprzeda dwie przepustki za chyba 8 bodzi. Z tego co pamiętam, więc wszystko załatwiłem, że wrócę do V2. Jeszcze do tego potów dokupię, więc by był lajcik, spokojnie. No i właśnie dlatego wymieniłem tą trutę moją na tamtą. No bo plus 7 z plus 6, tylko jedna średnia jest mniejsza i moje ma te 3 bony, ale są słabe, więc nic one nie znaczą praktycznie. Więc mówię, że i tak może drobnie mi ze skarpetek dodanie bonu, więc i tak wymonuję moją trutę tak czy owak. No i tutaj właśnie sprzedaję moją trutę. Oj, co widzieliście, przez chwilę mam nową Boga plus 9, bo tamtą sprzedałem i kupiłem sobie Boga plus 9, 2 KPZ, 10 magii, 15 wachlarze. No i która jest teraz bardzo dobrze się sprawdza, no i nawet na surę BM by była dobra. No i tutaj właśnie sprzedałem moją trutę plus 6 za 600kk. I właśnie czekam na tamtego kolesia, żeby sprzedał swoją trutę za 1kk. No to teraz warto wbić ten 75 level, co nie? Bo truta już na mnie czeka, więc w Redlessie nie miałbym już problemów tak jak z partą bić tych metinów zjebanych. Tak długo schodzi tą partą, że to jest masakra. Ale teraz truciakiem to by lightowo schodziło. No i trzeba ten 75 level dobić, mam PDW kupione na 7 dni zisu, więc jest light. Bo tylko długo jakoś się XP, nie wiem czemu tak długo XP się, pamiętam kiedyś grałem na pełno, to od 6.5 do 7.5 w tydzień można było wbić, a teraz jakoś mi tak wolno to idzie ten XP. Że jest masakra. Nie wiem, ze spota mi chyba z jedną, znaczy z tych 6 grupek szło mi 0,60% jakoś tak. No to na 74, nie wiem, 0,10% będzie mi szło. Więc będzie ciężko będzie wbić ten 75, ale trzeba go wbić, żeby w ogóle dropić w tym Redlessie, no bo na mniejszym levelu nie da się mentalem chyba dropić, jeżeli nie ma się dobrego rimba. No i tutaj kupuję mojego truciaka teraz nowego. Średnie 37 plus 7. No i mam truciaka gotowego do expa. A i jeszcze chciałem dodać, że niedługo właśnie będę już czyścił znowu boja i dodawał kadesury plus 4, no bo z tą boli dropłem koło losu i w kole losie wygrałem księgę obróbki kamieni metin, z czego z księgi obróbki kamieni duszy, macie jak to się tam nazywa, z czego jestem zajebiście dumny, no nie będę musiał wydawać 30 SM visa, bo wygrałem, to może wejdzie mi to KD cholerne. No i tutaj się wymieniam przepustkami do V2 za bodzie 4, znaczy czy mi się za 7 bodzi, no za 7 bodzi, sorry. No to właśnie, no i wracam do V2, XP dalej. No i to na tyle, na razie, cześć. A, jeszcze przypomnę wam o lajkowaniu, subskrypcji, komentowaniu.